zarabianie, oszczędzanie, inwestowanie, wydawanie. Pieniądze rozwiążą większość problemów. Nie jest problemem to, że masz dużą firmę i fajne auto. Problemem jest to w naszym społeczeństwie, że twój sąsiad ma większą firmę i lepszy samochód. Równowaga. Równowaga w życiu, równowaga w firmie. To jest zajebisty układ. Pierwsze pokolenie buduje. Drugie pokolenie baluje, a trzecie bieduje. Dzień dobry moi drodzy, Kuba Midel, sztuka równowagi finansowej, energia dobra dzisiaj na planie. Nie wiem jak u was, dajcie proszę znać w komentarzach. Powoli kończymy wakacje, zaczynamy kolejny rok szkolny, kolejny rok akademicki. Przed nami gdzieś tam do maja 9-10 miesięcy jakichś wykładów, wywiadów, filmów o firmach od zaplecza i tak dalej. Natomiast odcinek, który myślę bardzo dobrze wprowadzi nas w ten świat, czyli kasizm, nowy podział ludzi, nie tylko Polaków, podział na biednych, bogatych i na szczęśliwych. Ja gdzie coś, czegoś nie widzę, to jakieś znowu analogie, porównania, ale taka huśtawka dzisiaj, na którą niechcący przed chwilą usiadłem przed nagraniem. Dlaczego huśtawka, moi drodzy? Bo dużo będzie nie tylko o jakichś ekonomiach, wielkich cyfrach, ale przede wszystkim o emocjach. Nie chciałbym, żeby ktokolwiek z was czuł się jakieś urażony, bo będą bardzo mocne słowa właśnie o bogactwie, o biedzie i o szczęściu. Ja natomiast, jako już 40-letni, bardzo spełniony człowiek biznesowo, życiowo, ośmielam się pewne rzeczy nazywać po imieniu. Komunikaty może później, ale jakiś taki punkt wejścia do bardzo trudnego dla mnie filmu. Filmu, który miałem na serduchu już jakieś dobre półtora roku. Przygotowywałem się, to jest ten dzień, ten moment, kiedy zrobiłem sobie odpowiednie notatki. Myślę, że możemy kilkadziesiąt minut, jeżeli oczywiście czas znajdziecie, poświęcić właśnie na ten moment. Postarałem się, znaczy nie używam żadnych tych sztucznych inteligencji, wszystkiego, dlatego być może część rzeczy będzie chaotyczna, natomiast starałem się, żeby to był taki dobry, middle'owy porządek wykładu. Biedni, bogaci, szczęśliwi, do jakiej grupy ty należysz, to już odpowiedz sobie sama lub sam. Ja chcę się pochwalić wam tym, że po 30 latach poszukiwań, po 20 latach prowadzenia biznesu coraz bardziej określam się człowiekiem szczęśliwym, spełnionym, niestety albo stety, ani niespecjalnie biednym, ani niespecjalnie bogatym. I o tej tezie, o tych moich przemyśleniach chcę wam powiedzieć. Historia, moi drodzy, kilku wujków. Pokolenie ludzi młodszych, pokolenie rówieśników, to są ludzie, którzy jeszcze gdzieś tam w tym życiu próbują swoich sił, natomiast obserwuję starszych kolegów. Mówię tutaj o wujkach takich, wiecie, no jak ktoś jest starszym kolegą, ma lat 55-65, nawet więcej, pozwalam sobie określić go wujek. Jedni pracowali całe życie, uczyli się za młodu i niestety na starość klepią biedę. To jest taki kaganiec, można powiedzieć, finansowy. Ktoś ma emeryturę i to słabą albo jakąś rentę. No tak się zadziało, że gdzieś te 65 lat życia albo 70, ciężko powiedzieć, że zmarnował, przetracił, ale efektów nie ma, przynajmniej nie ma takich efektów, żeby sobie na tą, podczas tej starości dobrze pożyć. Mam kilku takich, czy miałem, czy znałem kilku facetów, którzy zbudowali ogromne firmy i niestety dziś już z nami ich nie ma, stąd być może wiele tych moich przemyśleń przez ostatnie 25 lat, bo obserwowałem trochę życiorysów i paradoksalnie ci, którzy zdobyli najwięcej, najkrócej się tym pocieszyli albo praktycznie wcale, może jakiś finansowy pomnik sobie zbudowali, gdzieś tam księgowy, ale niestety ich z nami nie ma. Trzecia kategoria wujków to wujkowie, którym się w miarę powodziło w interesach, ale niestety w którymś momencie życia to były niezależne różne branże, pewnie takich historii macie wśród waszych znajomych i rodziny wiele. Szło, później nie szło. Trzeba było się gdzieś tam przebranżowić, przekwalifikować, zmienić myślenie, zmienić pracę, ale znam ludzi, którzy mają lat 60-65, klepią swoje, natomiast są szczęśliwi, nie mają zobowiązań, nie mają już na starość żadnych kredytów inwestycyjnych, mają oczekiwania co do życia, ale po prostu w miarę nieźle sobie żyją, nie mają dużych firm, są samozatrudnieni i pracują, i odpoczywają, i wierzcie mi, że takich osób
o tych wujkach opowiadam, ale to jest kilkadziesiąt osób, które obserwowałem, 3 takie kategorie wujków. Ja chcę należeć do kategorii wujków numer 3, czego i Wam życzę. Nazywam się Midel, jak ktoś ogląda moje filmy. Midel, czy middle, blisko mi do takiego słówka, które oznacza pośrodku, in the middle of. Ja też się czuję, powiem Wam, w życiu takim średniakiem. Moja pani gdzieś tam w podstawówce często mówiła: Kuba, no ty tak dobry jesteś ze wszystkich przedmiotów, ale tak naprawdę to w żadnym nie jesteś wybitny. Podobnie było ze sportem, siatkówka, koszykówka, piłka, rower, pływanie. Często były to drugie, trzecie miejsca na zawodach, tak naprawdę rzadko pierwsze, wiele kategorii, ale no raczej ta trójkowość, czwórkowość niż piątkowość czy szóstkowość. Przestaje się tego, moi drodzy, wstydzić, że jak dzisiaj spojrzycie sobie na tą wagę, że staram się równoważyć różne dyscypliny życia i imponują mi ludzie, którzy również nie są może mistrzami w jednym fachu i mają porażki na innych polach, tylko w miarę mają porządek w głowie, mają porządek w biznesie, w oszczędnościach, w czasie, w rodzinie, dobre relacje z dzieciakami i tak dalej. I na pewno tym, akurat tak się zdarzyło, to podziękowania dla dziadków, pradziadków, że po prostu w tym złotym środku staram się być. Trzy bardzo ważne rzeczy na dzisiaj. Jeżeli czytaliście tą moją książkę, to dobrze, jak nie, no to Wam wszystko powiem. Moi drodzy, trzy sytuacje. Prośba moja tylko, żeby nie interpretować tego dosłownie, nie obrażać się, ale ja to widzę w ten sposób. Ludzie, w cudzysłowie biedni, którzy nie radzą sobie w życiu, chodzą do pracy, żeby zarabiać. Zarabianie. I zarabiają, żeby móc wydać. Nazwałem to błędnym kołem. Obawiam się, że większość tych osób jest smutna, bo zwykle te zarobki nie starczają na pokrycie bieżących wydatków, stąd jakieś chwilówki, problemy finansowe, pożyczki, praca po pracy i tak dalej. Starałem się nigdy nie być w tym błędnym kole, zawsze część oszczędności, część jakichś zarobków oszczędzałem. Druga kategoria osób to przedsiębiorcy, inwestorzy, którzy jak dla mnie żyją w takim, ja Wam powiem, nie wiadomo czym, ale powiększają ten trójkąt zarabiania, oszczędzania i inwestowania swoich pieniędzy. Zarabiają coraz więcej, większość pieniędzy oszczędzają, większość oszczędności inwestują. Jeżeli ten etap pomnożycie razy, nie wiem, ileś cykli, ileś miesięcy, ileś lat, ileś tygodni, dochodzą ci ludzie do fortun, ale brakuje mi tutaj bardzo czegoś, o czym negatywnie się wypowiada wiele osób w mojej tematyce, czyli o konsumpcji. O konsumowaniu nie tylko swojego kieszonkowego czy jakichś nadwyżek finansowych, ale przede wszystkim o konsumowaniu swojej energii, swojej percepcji czy swojego czasu wolnego. Zróbmy ten kwadracik. Poproszę zbliżenie. Ja tak jestem dość twardogłowy, kwadratowy, ale wydaje mi się, że tutaj jest odrobinę szczęścia, zwłaszcza finansowego, sztuka równowagi finansowej. To są te moje wszystkie tutaj wypowiedzi. Zarabianie, oszczędzanie, inwestowanie i wręcz tutaj wydawanie części pieniędzy. Zarabianie, oszczędzanie, inwestowanie, wydawanie. Tutaj w kontekście finansowym widzę najwięcej jakiegoś takiego finansowego szczęścia. I teraz troszeczkę już o wujkach było, troszeczkę tego wykładu. Biedny, bogaty, szczęśliwy. Chcę Wam powiedzieć, jak miałem lat 7-8, byłem małym chłopakiem, rodzice pytali, kim chcę być, zwłaszcza mama. Mówię, mama, ja chcę być bogaty. I robiłem wszystko, żeby odkładać kieszonkowe, kiedy były jakieś tam imieniny, urodziny, gwiazdki. Jak miałem już te lat naście, 10, 12 i tak dalej, zawsze prosiłem o jakąś stówkę, czy ile tam babcia, ciocia była w stanie dać. Miałem taką ciocię, która miała bogatego męża i kiedy studiowałem, zaczynałem biznesy, kiedy jeszcze żyła, często takie nieeleganckie zdanie gdzieś tam rzucała przy mnie w eter.
czemuś biedny, boś głupi, czemuś głupi, boś biedny. Ja wtedy no, nie miałem za dużo pieniędzy, w sumie to niewiele miałem jak większość osób na starcie, natomiast bardzo mnie to raziło. Ja dodałbym jeszcze czemuś szczęśliwy, bo świadomy. Ale każdy, myślę, z nas na początku życia, kto ma jakieś ambicje finansowe, po prostu chce być bogaty, chce zarabiać więcej, wierzy w to, ja w to mocno wierzyłem, że pieniądze rozwiążą większość problemów. Tak byłem zaprogramowany, nie wiem, w szkole, być może w domu też przez ojca przedsiębiorcę, być może przez środowisko. Imponowali nam, o Jezu, przepraszam. Imponowali nam za młodo ludzie gdzieś tam na osiedlu, w szkole, którzy po prostu mieli więcej pieniędzy, większe firmy i taką drogą w życiu poszedłem. Dzisiaj uważam, że nieco za szybko. Pytanie do Was, moi drodzy, na początku tego wykładu będzie naprawdę dzisiaj ciężko. Bieda, bogactwo i szczęście to stan umysłu, stan ducha czy stan konta? Ja niestety, no tak ja mówię, ja, bo to na tle mojej historii, na moich błędach możecie się pouczyć, niestety bardzo pomyliłem stan umysłu, stan ducha i stan konta, czego uczę się niestety teraz dopiero na starość. Umarły trzy osoby. Biedny, bogaty i szczęśliwy. Biedny niczego nie zostawił. Bogaty niczego nie zabrał. Szczęśliwy niczego nie żałował. Ja idę w tym trzecim kierunku, czego i Wam życzę. Biedni ludzie nie mają pieniędzy. Najbiedniejsi ludzie nie mają nic oprócz pieniędzy. Szczęśliwi ludzie mają tyle, ile potrzebują. Możecie mi wierzyć lub nie, ale nad tym kwadracikiem myślałem około 10 lat, nad tym schematem. Jak wytłumaczyć w swojej głowie, żeby nauczyć się konsumować część czasu i część zarobionych pieniędzy bez wyrzutów sumienia. Osoby, które żyją w tej kategorii, osoby zdeterminowane na sukces finansowy, osoby, które wzorują się albo porównują do człowieka, który żyje w większym trójkącie, nie potrafią niestety pogodzić się z tym, że co któraś złotówka będzie zmarnotrawiona. Dlaczego? No bo złotówka zainwestowana daje dwie złotówki. Złotówka, którą przetracicie, już niestety nie. Czas, który spędzicie na wakacjach, to nie jest prawdopodobnie czas, kiedy zarobicie pieniądze, tylko będziecie je tracić. Tej kategorii osób nie rozumiem, więc skupiałbym się dzisiaj na przedsiębiorcach, którzy wpadli w tą pułapkę obłędnego trójkąta. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, jeszcze chcę powiedzieć. Politycznie, zobaczcie, czy społecznie w ogóle, jak jest podzielone społeczeństwo. Wiele osób, niezależnie od tego, czy zarabia 5 tysięcy, 10 czy 50, zarabia, wydaje, często tak o tych pierwszych wujkach Wam mówiłem, mija, moi drodzy, te, nie wiem, 50 lat życia czy pracy, okazuje się, że wynik jest żaden, są w czarnej dupie. Drudzy, dupę możemy wypikać jak coś. Drudzy są tak wysoko, że mają naprawdę bardzo duże wyniki finansowe, tylko w wieku lat 60-70 albo zdrowotnie, albo czasowo nie są w stanie z tego sukcesu się cieszyć. Tempo, do którego będę zachęcał podczas kolejnych wykładów, podczas moich jakichś tutaj, czy naszych przemyśleń, bo to dzięki Wam, jak gdyby te treści powstają, bo rozmawiamy, to jest mniej więcej tempo takiego zrównoważonego rozwoju. Paradoksalnie, finansowo będzie to wyglądało tak, bo jeżeli będziecie dobrze długoterminowo inwestować, to kapitał będzie się pomnażał bez większego Waszego zaangażowania, ale ciężko pomnażać kapitał bez zaangażowania, jeżeli prowadzicie 10 spółek równolegle, czy jesteście w jakichś radach nadzorczych. Szczęście jest bliżej niż myślisz, ale trzeba przebyć długą drogę, by to zrozumieć. Szczęście jest tańsze niż Ci się wydaje, ale trzeba wiele zapłacić, by się o tym przekonać. To są niestety moje przemyślenia. Błędne koło, obłędny trójkąt, stabilny kwadrat. Jeżeli macie
problem z ułożeniem sobie jakiejś swojej życiowej drogi, albo czujecie, że jesteście, kurczę, na złej drodze, bo albo zarabiacie dużo, ale totalnie nie macie życia prywatnego, albo macie zarąbiste życie prywatne, ale niestety toniecie w długach, albo nie macie pieniędzy, pomyślcie o tym, że być może trzeba zmienić tempo, zmienić drogę, zmienić schemat myślenia i albo, jeżeli jesteście tutaj, zacząć delikatnie z tego życia brać, bez skrupułów, bez zrzutów sumienia, albo niestety trzeba ukwadratowić to koło i zacząć trzeba zarabiać więcej, oszczędzać więcej i zacząć inwestować pieniądze. Czy to jest leczenie kompleksów, czy spełnianie marzeń, to jest pytanie do Was. Czy żyjecie na pokaz, czy dla siebie, to jest pytanie do Was. Wiadomo, że jeżeli... O, takie chyba też jakieś powiedzenie kiedyś, coś takiego napisałem. Jeżeli chcesz być bogaty, inwestuj każdą zarobioną złotówkę. Jeżeli chcesz być biedny, wydawaj każdą zarobioną złotówkę. Jeżeli chcesz być szczęśliwy, co drugą złotówkę wydawaj, co drugą oszczędzaj i inwestuj. O wdzięczności będzie dzisiaj, o rozwoju we własnym tempie, o posiadaniu i korzystaniu z życia. Ten kwadracik, moi drodzy, to jest nic innego, jak i posiadanie, i korzystanie. Obłędny trójkąt, niestety posiadanie. Przesympatyczną miałem ostatnio rozmowę z człowiekiem, który naprawdę osiągnął gigantyczny sukces w interesach, ale paradoksalnie sami się tłumaczył, że już ma tak duże możliwości finansowe, że kupił sobie wiele sportowych samochodów, ale w sumie to on woli jeździć pociągiem. Dla mnie o tyle się tutaj nie zgadzam, że wolałbym być biedniejszy i cieszyć się z każdego sportowego auta, czy to wypożyczonego, czy własnego, którym mogę jeździć, niż mieć tak dużo, że w sumie to wolę jechać sobie tramwajem. Ale tu też dzisiejszy wykład jest zaproszeniem Was do dyskusji. Dzisiejszy wykład to jest wrzucenie kija w mrowisko. To jest sprowokowanie Was do myślenia w inny sposób, niż każe nam podręcznik. Mi podręcznik kazał myśleć w ten sposób, że zawsze można zrobić większy obrót, że zawsze można zrobić większy zysk. A jak już masz dwie firmy, to trzeba robić trzecią. Tak zmarnowałem dobre 10 lat. Być może warto te pół godziny jeszcze zmarnować, żeby przynajmniej inaczej te błędy popełniać. Kłopot myślowy, który mamy zresztą wszyscy. Nie jest problemem to, że masz dużą firmę i fajne auto. Problemem jest to w naszym społeczeństwie, że twój sąsiad ma większą firmę i lepszy samochód. Problem tej wdzięczności, problem skorzystania, problem cieszenia się, że jesteśmy uczuleni, można powiedzieć, na brak wzrostu. Nie jest problemem to, ile masz, ale problemem jest to, ile możesz mieć. W przypadku tego układu rentierskiego, czy nawet samozatrudnienia, ogrodnik, o którym mówiłem, czy taki youtuber jak ja, no nie jest w stanie zarobić nieograniczonej ilości pieniędzy, tylko zarabia 10, 20, 50, 100 tysięcy złotych. Właściciel potężnej firmy ma tak naprawdę nieograniczone dzisiaj możliwości usługowe, rynkowe. Może dotrudnić z 20 osób 40, z 40 może dotrudnić na 180, może mieć oddziały w każdym kraju. Paradoksalnie zmierzam w tym kierunku, że hamując nieco te popędy finansowe, ambicjonalne, można po prostu żyć spokojniej. Dlaczego? Bo pieniądze zarobisz, czasu nie dokupisz. Jeszcze drugi eksperyment, jakbyśmy mogli nagrać, bo tu przechodzimy powolutku do wniosków. Trzy sytuacje życiowe Wam pokażę. Pierwsza sytuacja, moi drodzy, to może będzie ta sytuacja. Tu bym tą finansową, może czasem mentalną biedę Wam pokazał, czyli dużo powietrza, dużo przestrzeni, może nawet olewania, może trochę niezdarności, ale mały potencjał finansowy, ale hulaj dusza, piekło nie ma. Druga sytuacja. Ludzi, słuchajcie, bogatych, bardzo ambitnych, pracoholików, inwestoholików. Sytuacja, kiedy jesteśmy trochę uzależnieni od sukcesu. Kiedy każdy sukces to będzie za mało, bo nie można policzyć do nieskończoności. Tak wygląda, moi drodzy, sytuacja umysłu, który dąży do kolejnych swoich celów, za czym oczywiście jestem i do swoich też dążę, ale wydaje mi się, że za szybko.
i sytuacja, uważam, najzdrowsza, kiedy ta szklanka jest do połowy pusta, do połowy pełna. Mamy przestrzeń dla siebie, ale mamy na tyle dużo środków finansowych, pieniędzy, że możemy z tej przestrzeni korzystać. I podsumowujące wnioski wujka Jakuba. Pieniądze zarobisz, czasu nie doprodukujesz. Umiejętność wydawania swojego czasu, korzystania ze swojego czasu, korzystania ze swojej energii, korzystania ze swoich pieniędzy. To jest umiejętność. Będziemy nagrywać film o skuterku lada chwila, moi drodzy. Jak wiele osób, ja mówię tutaj o grupie w większości mężczyzn, którzy mnie śledzą, żałuje pieniędzy, żeby kupić sobie kłada, kupić sobie skuterek, kupić sobie motocykl, kupić sobie żaglówkę. Ostatnia jakaś chora sytuacja, kolega, który ma ograniczone środki finansowe, gdzieś tam na Zatoce Puckiej kupił sobie motorówkę na spółkę z kumplem za, nie wiem, 50-100 tysięcy złotych. Podchodzi jakiś ultra bogacz, chyba już mówiłem w ogóle o tej historii, i mówi, jak jeszcze zarobię kolejne tam 10 milionów, to też kupię sobie łódkę. To jest choroba, to jest herezja. Przypominam sprzed 5 lat moje założenia. 5 filarów bogactwa, tak naprawdę były 4. Zdrowie, relacje, pieniądze, czas. Doszło jeszcze na pewno marzenie. Jeżeli tych marzeń nie będzie, no to będziemy leczyć, można powiedzieć, jakieś swoje ambicje albo kompleksy zwiększaniem wolumenu wielkości swojej firmy. Poproszę jeszcze tutaj tą równowagę. Zapamiętajcie proszę to ujęcie. Bo tu w gąszczu tych wszystkich słów, opowiastek, wujków i firm, równowaga. Równowaga w życiu, równowaga w firmie. To jest zajebisty układ. Inwestuj długoterminowo. Długoterminowo. Co to znaczy inwestuj długoterminowo? Zobaczcie. Tu są pieniądze, tu jest time, tu jest czas. Myśl o inwestycjach tu, że kiedyś będziesz potrzebował kasy, będziesz starszy, będziesz chciał, kurczę, żyć lepiej. Ale odcinaj kupony tutaj. Żyj tu i teraz, inwestuj tam. I kiedyś. Martwienie, moi drodzy. No jeżeli ktoś ma 30 milionów, 50 milionów ze sprzedaży i nie ma 2000 zł na leasing, na jakąś wymarzoną zabawkę, jak dla mnie coś jest niestety nie tak. Jeżeli ktoś, też ostatnio sytuacja dziwna, rozmawiam z człowiekiem ultra bardzo majętnym. Szukam rozwiązań, jak w tej chwili może coś wybudować, może coś kupić taniej, o 2-3 tysiące złotych za metr mniej niż na rynku. Nie jest to zmartwieniem. Problemem jest to, co się stanie, jak najemca nie zapłaci. To są problemy blokady psychiczne. To jest tak, byście kupowali auto za 500 tysięcy złotych i pytali, ile kosztuje płyn do spryskiwaczy. Jakie to ma znaczenie, czy kosztuje 15 zł, czy 25 zł? A jeżeli ktoś tak myśli, w mojej akademii, w mojej szkole nie zda do kolejnej klasy. 90% spraw, którymi się przejmujesz, nigdy się nie zdarzą. 90% spraw czy rzeczy, o których marzysz, przydarzą się. Jestem ja i dziesiątki tysięcy ludzi, których gdzieś tam w eterze lub w realu poznaję. Jesteśmy tego przykładem. Dlaczego na marzenia poświęcamy ich realizację tylko kilkanaście procent naszej percepcji, a resztę odkładaniem życia na potem? Cele, potrzeby, możliwości, temu będzie poświęcony osobny film. Każdy z nas jest innym człowiekiem. Jeden, i to też znam przedsiębiorców, zwracam wam honor, mówią wprost: Kuba, dla mnie życie bez moich fabryk nie istnieje. Nie mam go, kocham to, co robię. Chcę inwestować, jak mi je zabiorą, postawię kolejne. Macie inną konstrukcję. Są osoby, które mówią nie. Ja jestem na przykład, kurczę, malarzem. Kocham malować, nienawidzę tych opowieści midelowych, nie chcę żadnych mieszkań pod wynajem, chcę pędzel, farby i najlepiej czerwone winko. Chcę sobie po prostu, albo herbatkę z cynamonem, chcę sobie malować. Okej. Ja chcę wam powiedzieć o metodzie, gdzie nawet ten malarz z piwkiem jest w stanie podnieść tu cenę obrazu, coś zainwestować i z inną głową malować obrazy. Chcę wam powiedzieć o kierunku, gdzie ten pan, który ma tych fabryk po prostu bardzo wiele, mógłby, uważam, sobie
kilka razy w roku popłynąć na rejs albo chociażby odkryć jakieś pasje, które są jeszcze nieodkryte. Zrób zapasy, ale nie najadaj się na zapas, bo się po prostu nie da. Zawsze mi się wydawało, że jak zrobię firmę o 20% większą niż w zeszłym roku, to będzie łatwiej, a paradoksalnie jest trudniej. Które zwierzę potrafi najeść się na zapas? No, żadne. Mogą sobie gdzieś tam do jakiejś jamki czy do jakiejś dziupli orzeszki, wiewiórki zebrać, prawda? Ale nie są w stanie tych orzeszków przejeść. Chyba tylko misio, tutaj ten bieszczacki, je na tyle dużo, czego on tam je, że jest w stanie przetrwać w śnie zimowym czy jakieś inne zwierzęta trochę czasu, ale nie człowiek. Dlaczego, moi drodzy, warto przetracić część majątku? Pierwsze pokolenie buduje, drugie pokolenie baluje, a trzecie bieduje. Ja chciałbym żyć w jakimś stopniu na rzecz moich, na koszt moich spadkowierców. Uważam niestety, że trumna nie ma kieszeni, a wnuki nie będą miały sumienia. Jeżeli dziadek sobie odmówi dzisiaj roweru, motocykla, wakacji z babcią, to na pewno nie odmówią sobie tego wnuki. Nie mówię tego po to, żeby wnukom czegoś tam nie dać czy nie przepisać, natomiast mówię o tym, że wnuki trzeba wychowywać w stabilnym kwadracie, a nie w poczuciu budowania imperium, nie mając żadnej zbudowanej pewności siebie czy pewności chęci życia w środku. Stan spełnienia, radości, szczęśliwości osiągajcie, moi drodzy, wolna głowa. Tutaj żyjemy w problemie. I to w dobie dzisiejszej inflacji, w dobie dzisiejszego rozdawnictwa, paradoksalnie instrumenty, które tworzą w tej chwili rządzący na całym świecie, uderzają w tą grupę. Rozwadniają pieniądze, nie uczą myślenia, nie uczą samodzielności, nie uczą oszczędności. Ta grupa dostaje najbardziej po łbie. Ta grupa, uważam, wpada w pułapkę taką, że obrotami starają się leczyć kalectwa swojego biznesu. Robiłem to przez lata, wiem, na czym to polega. Pompujesz przychody, walczysz o nowych klientów, ale niestety, jak podsumujesz to dobrze na kartce, często się to opłaca mniej, niż gdybyś zredukował firmę i zredukował przychody firmy i na poważnie zajął się po prostu ustabilnieniem swoich finansów. Zarabiać mniej, ale realniej. Żyć jak chcesz, jeść co chcesz, podróżować ile chcesz, pracować ile chcesz. Z każdym rokiem mam wrażenie, że ta sztuka równowagi finansowej po prostu mi się udaje i też niestety czuję się często niezrozumiany, jak taki pies przewodnik, który wszedł na fajną drogę, której często te osoby nie zrozumieją, albo mam wrażenie, zrozumieją ją za późno. Te osoby, które na tą drogę weszły, też poznałem ostatnio, znaczy poznałem, gościa znam 25 lat, nie widzieliśmy się z 15 lat, może 17 lat. Poszedł identyczną drogą, człowiek spod Łodzi. Myśmy się spotkali po chyba 20 latach od tych całych matur i gadamy identycznym językiem. I porzucił wręcz bardzo bogatą familię na rzecz życia w tym stabilnym kwadracie. My się rozumiemy bez słów, ale ten ruch się buduje. To też chcę wam powiedzieć, coraz więcej osób do mnie uderza właśnie, że to jest jakiś fajny kierunek. Edukacja, wzorce, propaganda sukcesu. No tego się uczy nas w szkole. Już nie chcę tutaj na te zgiechy, na te podręczniki, na te coachingi tutaj narzekać, nawet wychowanie w szkole czy w domu, no, ale muszę. O biadach mamy połowę, powiedziałem, trumna nie ma kieszeni tego. Wniosek końcowy, moi drodzy. Wniosek końcowy to jest taki, że był socjalizm, jest kapitalizm, będzie middelizm. Ja wam to mogę gwarantować, że w jakiś sposób się poddamy. Nie mamy takiej możliwości, jak mieli przemysłowcy 100-150 lat temu. Nie mamy takiej możliwości, jak mieli nasi, nie wiem, rodzice, nasi znajomi. Po tym przewrocie 89 rok, 90, 95, kiedy fortuny się tworzyły bardzo szybko, bardzo łatwo. Mamy z kolei jako konsumenci dużo większą zdolność decydowania o swojej złotówce, bo możemy ją po prostu zarobić.
Więc życie w tym złotym środku, nie być ani biedakiem, ani nie być wielkim bogaczem, będzie, mi się wydaje, naturalnym rozwiązaniem dla ludzi, którzy chcą w miarę fajnie przeżyć sobie te 100 lat życia, bo długość życia będzie stale się wydłużała. A propos później minimalizmu, bo tutaj też fajny film na Netflixie o tym minimalizmie, obejrzyjcie konkretnie, ale czy ja chcę żyć w pustym domu? Czy ja nie chcę nie mieć nic? Czy ja chcę mieć jedną parę butów i dwa t-shirty? Czy ja chcę mieć pustą lodówkę? Nie. Czy ja chcę żyć w maksymalizmie? To, co dzisiaj niestety widzę na Instagramie, czy na tych, no bo podglądam przecież Was, wszyscy się podglądamy. Czy ja chcę mieć w obwodzie 1,20 m w łapie? Czy ja chcę mieć 62 samochody? Czy potrzebny mi jest basen olimpijski w domu? Czy muszę wydać 100 tysięcy złotych na wakacje? Czy jeżeli ktoś, chyba że ktoś lubi tatuaże, ale już całe ciało w tatuażu, wydaje mi się, że po prostu przeginamy, że chcemy być debeściakami we wszystkim, czym się da, a do tego nie jest chyba stworzony umysł ludzki, żeby być idealnym, żeby do jakiegoś ideału w ogóle dążyć. Zwłaszcza obserwując ludzi, którzy są geniuszami w swojej branży. Macie na to sekundę na Instagramie. Ten ma najlepsze auto, ten jest najpiękniejszy, ten najszybszy, ten ma w chust pieniędzy, ten ma dwa helikoptery. A ja muszę iść do sklepu, do Lidla, muszę dziecku wytrzeć tyłek, kurczę, i jeszcze posprzątać w domu, i jeszcze iść do pracy, jeszcze zdążyć te pieniądze zainwestować. Wbijamy sobie to poczucie braku zaufania do siebie. Na moje potrzeby minimalny maksymalizm. Minimalny maksymalizm. Co to oznacza? To plus to równa się idealizm. Miej najlepsze to, co Ci jest potrzebne do szczęścia. Hierarchia. Co Ci jest potrzebne do szczęścia, żebyś najważniejszy był? Ty, Twoja rodzina, Twoje biznesy, Twoja praca, na końcu Twoje inwestycje. A na pewno nie odwrotnie, na pewno nie wizerunek tego, kogo jesteś w stanie udawać, mając włączony telefon. Tak mi się po prostu wydaje. Walcz o wszystko, co zaspokaja Twoje materialne i niematerialne potrzeby. Walcz o swoją żonę, o swoje uśmiechnięte dzieci albo męża, jak ogląda mnie jakaś pani tutaj. Walcz o czas na swoje hobby, walcz o swoją ciekawość świata, walcz o odrobinę zdrowia i przede wszystkim uważam, walczmy, moi drodzy, o chęć życia, żeby chciało nam się po prostu wstawać rano i chcieć oddychać, chcieć iść do roboty, chcieć jechać na wakacje i tak dalej. I przestańmy marudzić, bo naprawdę w naszych rękach jest bardzo, bardzo dużo. Nie dajcie sobie manipulować, otwórzcie głowy i przynajmniej pod tutaj tym daszkiem Akademii Bogactwa postarajcie się zachować odpowiednią w finansach kolejność działań. Zarabiajcie, oszczędzajcie, inwestujcie i wydajcie. Jeszcze na koniec, jak już się rozgadałem, pamiętajcie o drugim diagramie. Ale dzisiaj będzie dużo. Zarabiajcie. Jak macie lenistwo w głowie, to lenistwo wykasujcie. Trzeba coś wymyślić, żeby zarabiać, daj Boże, rozwijać się, zarabiać więcej, tak, żeby wystarczyło na Wasze potrzeby. Oszczędzajcie. Jeżeli nie masz pieniędzy, to znaczy, że zarabiasz za mało albo za dużo wydajesz. Oszczędności, moi drodzy, inwestujcie. Lepiej kupić 1/10 uncji złota za nie wiem tam ile, za 800 zł niż nie kupić. Lepiej kupić metr kwadratowy mieszkania niż nie kupić. Lepiej odłożyć $100 co miesiąc jak zaczynacie pracę niż nie odłożyć nic. I pamiętajcie, żeby uczyć się od początku część pieniędzy z tego obiegu czasu, pieniędzy, energii, Waszej uwagi zabierać z tego układu dla siebie. Ile? Połowę, moi drodzy. Połowę. W cudzysłowiu, w nawiasie, bo dla jednych to będzie 10%, dla innych to będzie 90%. A druga rzecz diagramu, co robić, żeby tak się zadziało, moi drodzy? Cztery kółeczka, które już rysowaliśmy i w środku część wspólna. Róbcie to, co lubicie, to, co umiecie, to, czego ludzie potrzebują i za co chcą zapłacić. I ten kwadracik, moi drodzy, jest tutaj. I koniec szkolenia.
Idziemy do przodu. Dziękuję, do zobaczenia na kolejnym odcinku. Hej!